Mamy parszę 35, parszę Naso. Dodaj. Zawsze jak czytam ten ostatni, siódmy rozdział, się zastanawiam, dlaczego powtarzające się te dary, takie same dary, Bóg kazał to zapisać. Bo tutaj też tło trzeba naświetlić, że to jest pierwszy miesiąc drugiego roku po wyjściu z Egiptu, gdzie już jest uruchamiany przybytek przez Mojżesza i ci książęta tych rodów przynoszą te dary też do oczyszczenia tej świątyni i do uruchomienia. I wszyscy przynoszą ten sam dar, te same dary. Takie same. Identyczne. No, żeby nie wyróżniać, żeby nie było... Wszyscy mieli mieć jednakową ważność, wagę. Każdy z tych rodów. Natomiast to, co przynosili, na pewno było wcześniej ustalone, bo to chyba nie przypadek, że każdy przynosił to samo. Więc musiało to być ustalone i ustalone było to, co było w świątyni potrzebne po prostu. Zapewne. No, tak jak czytałem, to już któryś kolejny raz się zastanawiałem, bo to jest takie monotonne, czytać w zasadzie to samo, tylko się imiona rodów zmieniają. No i może o to chodzi, że dla nich to było wtedy ważne, żeby każdy... I może ten fragment jest mocno zastanawiający w tym znaczeniu, że Bóg nie wyróżnia nikogo, bo to jest na przybytek, tak? Na mieszkan. Żadnego tutaj rodu nie wywyższa. I jak poczytamy na przykład o różnych proroctwach Izajasza, gdzie jest mowa o potomstwie Izraela, o rodzie Izraela, o ziemi nie Izrael, tylko Izraela, tej, którą mieli zamieszkiwać ludzie, to ciągle tam mamy w tych proroctwach mowę o tym zjednoczeniu, tak? W różnych symbolach. Te dwa kijki później mamy, to już u... w innym miejscu, Ezechiela jest chyba, gdzie ten jeden kijek i drugi przedstawia dom Judy, tak, i dom Izraela, gdzie będą złączeni. I w wielu miejscach jest jak ten obraz w prostym sformułowaniu jako potomkowie Jakuba, potomkowie Izraela. Że Bóg jak w takim ogólnym znaczeniu żadnego rodu nie wyróżnia. Oczywiście mają każde z tych rodów inną funkcję, tak? Jakieś zadania. To przy tym błogosławieństwie, co Jakub daje tym wszystkim swoim synom, jest to uwidocznione. I później w dziejach ludu Izraela to widać. Natomiast nie ma jako tako jakiegoś wyróżnienia szczególnego. I może tutaj, czytając ten cały rozdział monotonny, Bóg chce nam coś powiedzieć. Bo nagle te wszystkie proroctwa dotyczące całego Izraela, całego, wszystkich rodów, wszystkich synów, tak? Nagle te proroctwa zamieniają się we współczesnej interpretacji w jeden wyeksponowany ród. Oczywiście jest to wyeksponowany na przykład ród Judy, jako że będzie z niego pochodził król i będzie z niego rządził, i to mamy przez Dawida i jego potomków do Jeszuę, to Jeszuły z syna Józefa, z matki Miriam. Mamy to
zwieńczenie, to się zgadza, ale to w tym znaczeniu jest ten ród, jego funkcja pokazana. Natomiast w interpretacji tych wszystkich spełnień, że Izrael jako całe 12 pokoleń, 13 w zasadzie, powróci do swojej ziemi, powróci do swojej siły, nagle nagle staje się tylko uwikłane jedno i tylko o innych się nie mówi. W zasadzie o dwóch, tak? Bo tu jest trzech, no, jeżeli Lewitów wyliczymy. Czyli Beniamina, Judy i Lewiego. I nagle tutaj się to mówi, że to jest cały Izrael. No to nie jest cały Izrael, to jest 1/4. Tak przybliżamy. Co możemy tutaj jeszcze na tym, to jest kilka wątków, ten błogosławieństwo Lewiego czy Aaronowego, Aaronowe, ściślej mówiąc, to później chciałem powiedzieć o tym. Tutaj ten ostatni werset mówi dokładnie, skąd głos dochodził, jak Mojżesz wchodził za zasłonę. To ciekawe, że Mojżesz mógł tam wejść, bo później mamy powiedziane, że nikt spoza rodu Aarona nie może tam wejść. Mojżesz nie był z rodu Aarona, bo był jego bratem młodszym dodatku. Czy to dotyczyło się jeszcze tego wcześniejszego czasu, kiedy te stanowczo później powiedziane są słowa, że nikt nie może tam wejść inny? Logicznie rzecz ujmując, mogłoby tak być. Tak patrzyłem dzisiaj rozmieszczenie tych wszystkich rodów wokół przybytku, wokół Miszkan. Może pokażemy, bo tutaj mam to. Czy uda to pokazać? Tak, widać to? To oczywiście w środku mamy przybytek z wejściem od wschodu. Tutaj te po trzy obozy danego rodu rozmieszczenia są i w środku wokół przybytku są właśnie ród Lewiego z podzieleniem na jeszcze poszczególne rody, czyli od góry, od północy mamy Meriariego. Od południa Kehatyci, tak po polsku, z lewej strony, czyli od zachodu Gerszona, a od wejścia Aaron, Mojżesz. Tutaj jest napisane Mojżesz. Tak, ale Aaron też. Mhm. Czyli Gerszonici to był pierworodny syn Lewiego, Gerszon. Potomkowie tego klanu byli odpowiedzialni za opiekę w Miszkan, szczególnie za tkaniny, wyroby, pokrycie dla ścian i dachu namiotu. Oni mieszkali w pobliżu zachodniej części Miszkan. Kehatyci, od środkowego syna Kehata,
Członkowie tego klanu odpowiedzialni byli za przenoszenie sprzętów obiektów sakralnych w Mishkan. Należy pamiętać, że kohenni są pod zbiorem tego klanu, czyli kapłani. Oni mieszkali na południe od Mishkan. Meraryci, potomkowie najmłodszego z synów Lewiego, Merari, ten klan odpowiadał za wykonywane z drewna części Mishkan, jak również liny i gniazda wtykowe, czyli te podstawki stosowane na ogrodzenie dziedzińca, zamieszkiwali po północnej stronie Mishkan. I Kohanim, potomkowie Aarona, wnuka Lewiego, ród ten był odpowiedzialny za wykonanie wszystkich ofiar innych rytuałów w imieniu całego Izraela. Tylko Kohanim mieli prawo wykonywać kapłańskie posługi w imieniu Izraela. Był to szczególny ród wyodrębniony z klanu Kehatytów. Oni mieszkali po wschodniej stronie Mishkan. Po stronie wschodniej, czyli od strony wejścia. Jest to udostępnione jeszcze? Myślę, że znikło. Jest. Znikło mi tam. Czyli tu widzimy ten cały podział, jest symetryczny. Cały ten dziedziniec tutaj zewnętrzny przybytku też, jak tutaj nie ma tej zachowanej proporcji na tym rysunku, bo jak podzielimy na pół, to były to dwa kwadraty. Już nie pamiętam, tam było 5 na 10 łokci, nie pamiętam. W końcu to było 100 na 50 zewnętrznych łokci. Czyli dwa kwadraty, tutaj nie ma zachowanej proporcji na tym rysunku. Rozciągnięte. No, są istotne te proporcje. No, nie na darmo mamy te wymiary podane. Trzeba być w tych rzeczach, które wiemy, na pewno precyzyjnym. Tak jak tutaj ktoś rysunek zrobił, powinien zrobić proporcje szerokości i długości. Co tu można by, no ta woda gorzka tego przekleństwa, tutaj szczególną bo niektórzy się skupiają na to, że musiała być, że tam wrzucony pył z podłogi, najprawdopodobniej to było jakiś szczypta, coś symboliczne, od razu mamy w głowach wyobrażenie, że tam garść po prostu sypnięta. No to zależało od kapłana, ile sypnie. Od podejrzenia i od znajomości z kapłanem, tak? Może i tak. W końcu tutaj piąty rozdział zaczyna się od oczyszczenia całego obozu z różnych ułomnych, chorych w sensie takich trędowatych na upływ i jakichś innych zanieczyszczonych ludziach. Powód jest, że Bóg mówi, bo ja przebywam pośród was, pośród nich, dlatego macie to usunąć, macie to usuwać poza obóz. Tam jest ten obszar jakby kwarantanny takiej, miejsca, gdzie mają przebywać. To też widzimy tutaj ten aspekt zdrowotny, żeby pewne choroby się nie rozprzestrzeniały w obozie. Dlatego te osoby miały być usunięte poza, miały przebywać tam. Bo tak usunąć poza to taki jest trochę negatywny, niesie ładunek. Miały przebywać tam. Jakieś może pytania dotyczące tego fragmentu?
Tory, Parszy. Może jeszcze o nazyrejskich ślubach. Po co w ogóle były robione? No właśnie, tutaj te rozporządzenia nazireatu, ślubu nazireatu, bardzo wnikliwe, bardzo dokładne są. Z tym strzyżeniem włosów to nie jest, bo niektóre przykłady mówią o golą sobie głowę. Natomiast z tym goleniem bym był sceptyczny trochę, bardziej bym stawiał na ostrzyżenie. No, najbardziej znanym Nazirejczykiem w opisach biblijnych to był Samson, tak? Co ciekawe, z Samsonem to jest ciekawy Nazirat, bo Samson sam nie złożył tego ślubu. Tylko jego matka za zgodą męża swojego. Bo ona nie mogła mieć dzieci i po prostu złożyła taki ślub, że jeżeli Stwórca da jej potomka, to on będzie Nazirejczykiem. No i tak w skrócie ta historia tak mniej więcej wygląda i może dlatego też Samson, ta historia jego jest taka dziwna, burzliwa, taka buntownicza wręcz w pewnym sensie. Te różne ekranizacje też próbują pokazać, że on nie wie, co z sobą zrobić, jakby pewnego rodzaju bunt, że on musi być tym Nazirejczykiem, nie z jego woli. Ale też musimy pamiętać, że cały Izrael jako naród złożył ślubowanie pod górą Synaj, że wszystko, co Bóg rozkaże, to oni wypełnią. I tutaj ta przysięga, to przymierze też dotyczy jako całości całego narodu Samsona. Czyli matka miała prawo to zrobić. Bo tutaj też weszło w grę wyzwolenie Izraela. Samson był nazwany też sędzią Izraela. Czyli to miało głębsze znaczenie. A znamy inne śluby Nazireatu? No bo tutaj ma nie pić wina i sycery. Mamy kogoś takiego? W opisie gdzieś? Może nie mamy napisane, że on złożył ślub Naziratu, ale mamy, że nie pił wina i sycery. Otwórzmy sobie Łukasza, pierwszy rozdział. Ile? Pierwszy rozdział, 15, od 15. Bo tutaj też z tą osobą jest ciekawe proroctwo, które wielu umyka. Łukasza 1,15. On bowiem będzie wielki przed Panem. Nie będzie pił wina ani sycery. Już w łonie matki będzie napełniony Duchem Świętym. Wielu synów Izraela nawróci się do Pana Boga. A sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, aby nawrócić serca ojców do synów i nieposłusznych do roztropności sprawiedliwych i nieposłusznych do roztropności sprawiedliwych w sprawiedliwości chyba i przygotować Panu lud dobrze usposobiony. Chodzi tu o Jana, Johanan, zanurzyciel, tak, który zanurzał. I przed Mesjaszem miał przyjść Eliasz. Takie proroctwa były. Tu jeszcze warto pomnieć Sycera, bo nie każdy może wie, co to jest Sycera.
zwana też, to Wikipedia, zwana też szekar, mocny napój sfermentowany, sporządzony z owoców, zwłaszcza z daktyli, z niektórych zbóż lub miodu. Określenie pochodzi z czasów biblijnych, więc nie odnosi się do wysokoprocentowych alkoholi w dzisiejszym rozumieniu, na przykład wódki czy spirytusu. Się robi to z ziemniaków, tak? Często. Lecz do wysokoprocentowych win lub najprawdopodobniej do piwa. Jest to jeden z napojów, którego nie można spożywać po ślubowaniu nazireatu. No i tutaj mamy właśnie do Jana, który zanurzał, że nie pił wina ani sycery. Czyli z tego określenia możemy wnioskować, że był nazirejczykiem. Natomiast tu jest ciekawe proroctwo dotyczące Jana, bo Jeszua powiedział, że przyjdzie w duchu i mocy Eliasza. I Mateusza 17 rozdział, 10 werset sobie otwórzmy, bo tutaj ta kwestia jest omówiona. Nie wiem czemu ci, co mówią, że zanim Mesjasz przyjdzie po raz drugi, to jeszcze Eliasz przyjdzie. Powtarzają tutaj za ortodoksyjnym judaizmem, bo oni wierzą, że Eliasz ma jeszcze przyjść przez Mesjaszem, bo dla nich Mesjasz w ogóle jeszcze nie przyszedł. I tutaj 17 rozdział, 10 werset czytamy. Uczniowie zapytali go, czyli Jeszuę. Dlaczego nauczyciele pisma mówią, że najpierw ma przyjść Eliasz? No o tym mówią proroctwa. Oni tutaj mówią nauczyciele pisma. On zaś odpowiedział, kto? Jeszua. Jeszua odpowiedział, Eliasz przyjdzie i wszystko naprawi. Okej. Ale powiadam wam, że Eliasz już przyszedł. Eliasz już przyszedł, lecz go nie poznali i postąpili z nim, jak chcieli. A także synowi człowieczemu nie oszczędzą cierpień. Wtedy uczniowie zrozumieli, że powiedział im o Janie Zanurzycielu, który zanurzał. Tu Jeszua, tak jak z Samarytanką przy studni, wyjaśnia proroctwa. A jeżeli Jeszua jest naszym Panem, to powinniśmy Jego wykładni słuchać. Tak jak do Samarytanki powiedział, że nie będą już ani na tej górze, ani na tej górze żadnej świątyni. I tak samo tutaj jest w kwestii Eliasza. Jasno i wyraźnie powiedział, Eliasz już przyszedł. Czyli to proroctwo dotyczące przyjścia Eliasza dotyczy... Zaraz zobaczymy, gdzie to jest. To jest pewnie jakiś odnośnik. Malachiasza 3.1, Izajasza 43, to jest jakby kilka proroctw, które jest skupione. Malachiasza 4.5, oto poślę mego wysłańca, aby przygotował mi drogę przede mną. W końcu to gdzieś jest mowa o Eliaszu. Bo chodziło o to, że te proroctwa odnoszą się do bycia takiego jak Eliasz. Dlatego tu jest mowa o, że przyjdzie Eliasz. Taka interpretacja. Ale te proroctwa mówią o cechach. Dlatego Jeszua też w Łukasza powiedział, że przyjdzie w duchu i mocy Eliasza i przyszedł w duchu i mocy Eliasza Jan przed Mesjaszem. Dlatego go nie rozpoznali i dlatego nie rozpoznali też Mesjasza.
To jest cały ciąg zdarzeń różnych, przyczyn i skutków. Świadomie czy nie, to już tutaj jest różnie pewnie w każdym człowieku. W każdym razie Eliasz przyszedł. Ta moc Eliasza przyszła. Duch. Duch, czyli to, co on robił. Jan szykował drogę przed Mesjaszem. I dlatego tutaj ta jest przez Jeszuę interpretacja, że Eliasz już przyszedł, ale go nie rozpoznali, nie poznali. Kto? No to pokolenie, tak? Ci, którzy przede wszystkim zarządzali tym wszystkim, czyli uczeni, kapłani, Sanhedryn i tak dalej. Czy mamy jeszcze opisane w Biblii gdzieś wzmianki o ślubach Nazyreatu? Przy Pawle. Przy Pawle, tak. Nie wiem, czy to dwukrotnie, czy to jest opis tego samego zdarzenia. Mamy pierwszy Dzieje Apostolskie 18:18. Paweł przebywał tam jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i ruszył z Pryscylą i Akwilą do Syrii. W Kenchrach kazał sobie oszyć głowę, bo złożył taki ślub. Znaczy nie taki ślub, że sobie ostrzyżę głowę, tak, bo dzisiaj to można by tak to zrozumieć, ale że złożył ślub i końcem tego ślubu było ostrzyżenie głowy. To, co czytaliśmy w Torze, że przy końcu tego Nazireatu miała być ostrzyżona głowa i miały być złożone ofiary. O tych ofiarach czytamy gdzie indziej względem Pawła, ale nie tylko Pawła, innych braci w Mesjaszu. Czyli tutaj to całe zdarzenie też opisuje, że nieprawdą jest, że Mesjasz przyszedł i już wszystko zniósł, wszystkie ofiary i tak dalej, i tak dalej. One z czasem, jak została zburzona świątynia, straciły znaczenie i uważam, że to było wszystko celowo i celowo tej świątyni nie ma, żeby ludzie doszli do wniosku, że już teraz Stwórca chce lepsze ofiary, duchowe tak zwane ofiary, oddania. O nich mamy w wielu miejscach opisane. I tutaj mamy o tym zdarzeniu akurat z czasów Pawła, Dzieje Apostolskie 27-21. Moment, bo tam chyba jest cały czas udostępnione ten przybytek. Dzieje Apostolskie 20-21. Do 24. O tobie zaś powiedzieli, czyli o Szawle, że nauczasz Żydów, to jest tfu, bym powiedział, Judejczyków, za chwilę wrócimy do tego, mieszkających pośród pogan, odstępstwa od Mojżesza, nie zalecając obrzezania dzieci, przestrzegania zwyczajów. To jakaś plotka powstała. Co zrobić? Z pewnością dowiedzą się, że przyszedłeś. Zrób więc tak, jak ci radzimy. Jeśli jest wśród nas czterech ludzi, którzy złożyli ślub. Razem z nimi poddaj się oczyszczeniu, pokryj za nich koszta, aby mogli ostrzyc głowy, a wszyscy dowiedzą się, że to, co o tobie słyszeli, nie jest prawdą, gdyż ty sam przestrzegasz prawa, domyśle, Mojżeszowego. Czyli tutaj pokryć koszta, czyli te ofiary. Znakiem miało być ostrzyżenie głowy, włosów, tak, przycięcie i ten ślub Naziratu się kończył.
Tutaj w tych żydowskich pismach mówią, że najkrótszy czas Naziratu to miesiąc czasu, mun, nie mun, tylko chodesz, czyli księżyc, jeden księżyc, czyli jeden cykl księżycowy. Nie wiem, tu może ten ślub był w obecności kapłana składany, nie wiem, jak to technicznie było. W kącie ten 21 werset zrzućmy sobie vocatio na przykład. Tu akurat w tym znaczeniu on, ten 21-21, chodzi mi o tych Żydów. Pouczeni zostali zaś o tobie, że odstępstwa nauczasz od Mojżesza u pogan wszystkich Judejczyków. Tu akurat w tym słowie oni właściwie tłumaczą. Nie ma w Biblii, nie ma słowa Żyd, Żydów i tak dalej, bo jakby było Żydów, to byśmy mieli kraina nie Judea, tylko Żydea, nie Judasz Iskariot, tylko Judas Iskariot. Konsekwentni powinni być ci, co tak używają tych słów. W kancie jest Judejczyk. Judasz to jest też imię przekształcone, dodany ten przyrostek łaciński. Juda to jest Juda z Iskariot, miejscowości z Iskariot, czy z rodu Iskariot, bo to różnie mówią. Ale Juda, nie żaden Judasz, tylko Juda. I Judea, i Judejczycy. I to jest właściwe określenie. Nie ma tutaj żadnych Żydów. Oczywiście ja dziś określając współczesnych, ci co mówią, że są Żydami, tak mówię, bo oni tacy są i takich trzeba nazywać. Natomiast czy oni mają coś wspólnego z Judejczykami, o których czytamy w Biblii, to już pewnie różne zależności od człowieka. Dobrze, którą mamy? 13.10. To może zrobimy przerwę. Czy jeszcze coś story tutaj z tego kawałka? Bo chciałem w drugiej części to błogosławieństwo aronowe, jak błogosławieństwo powinno wyglądać, jak nie powinno wyglądać. To w drugiej części. Tak, zrobimy przerwę? Czy coś jeszcze do tego fragmentu? No bo tu jest kilka wątków, no teraz mamy akurat to. W końcu, no tak jak poprzednio mówiliśmy, ten porządek, spis tutaj na przedmiotów nawet, które dany klan miał się zajmować, wszystko miało być uporządkowane. Sam spis też pokazuje, że bo później tam ten podział później na te służby w świątyni też tygodniowe, jak to mówią, były spisy, wszystko spisano, tu 49 werset 4 rozdziału, spisano ich każdego według jego pracy i ciężaru, czyli wszystko dokładnie. Każdy musiał wiedzieć, jakie są jego obowiązki w całym tym zgromadzeniu. Dobrze, to zakończymy tą część pierwszą. Zapraszam do drugiej części.